Pewnie zastanawiacie się, dokąd tym razem was zabrałem. Powiem wam, że jest to miejsce niezwykłe. Kołobrzeg to niesamowite miejsce z niesamowitą historią. Nie wszyscy wiedzą, ale pewnie większość z was nie wie, że Kołobrzeg jest miastem górniczym i jest tutaj wydobywana największa ilość torfu w całej Polsce. Ale nie po to dzisiaj tutaj przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy po to, żeby pozwiedzać trochę sklepów z odzieżą używaną. Zapraszam. No to chodź, zapraszam. Tak, 0 na 10. Lumpex, rumpix. Tutaj to jest nasz następny cel. 450 metrów stąd. Więc pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jesteśmy teraz na ulicy Mariackiej. Więc sama nazwa wskazuje. Ta brama była kiedyś używana przez starożytny ród Mariatów, żeby chronić się, i czcili oni Matkę Boską. Jest to Maria, Kościół Mariacki, ulica Mariacka. Wszystko się zgadza, zapraszam dalej. Znajdujemy się pod kolejnym sklepem na wagę kilo. Czyli tak jak być powinno. No to chodźcie, zapraszam. Bordy już zamknij, ej! Tutaj też nic nie było, ale nie traćmy nadziei. Mamy jeszcze dużo sklepów. To tyle. Turyści. To jest globus. To jest Afryka, Ameryka, Polska. Witamy po przerwie. Pewnie zastanawiacie się, gdzie nas tym razem wywiało. Otóż jesteśmy w prawdziwej polskiej pizzerii, żeby zajeść smutki tym, że nic nie było w lumpie. Pizzeria się nazywa Giuseppe Carabiniero. Zamówiliśmy pepperoni, prosciutto crudo i zrobimy wam recenzję, jak tylko przyjdą. Sprawdźmy, jak smakuje. Pyszność. Teraz czas na drugą. Nazywa się Cipolla. Żart to nawet nie ta, ale śmieszna nazwa. Smakuje jak prawdziwa zło. 100 na 10. Znajdujemy się teraz w Białowieskim Parku Narodowym. Wielu z was pewnie nie wie, ale można w nim spotkać żubry po dziś dzień. Pomimo tego, że wyginęły tysiące lat temu, ich naturalne skupiska powstawały właśnie tutaj. I dzięki temu nadal możemy je tu spotkać. Dziękuję. Thank you.
tutaj, witamy, jesteśmy po brzegu. Za mną jest statek o nazwie Viking. Tutaj jeszcze rejs mamy statkiem Viking. Odbywa za 10 minut. Rejs będzie trwał 40 minut. 3 km morze, płyniemy drodze powrotu. Widać jest wod. I to samo miejsce wraca. Są takie stroje wikingów na pokładzie. Można sobie fajne zdjęcia porobić. I zapraszamy na rejs z Vikingiem. Bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję Panu. Wiecie, ale jesteśmy właśnie na statku i pogoda nam dopisuje. Fala jest bardzo duża i dzięki temu możemy usłyszeć lokalną faunę i florę wrzeszczącą w niebo głosy. Wow!